A teraz omówimy sobie procesy poznawcze. Te procesy poznawcze oczywiście zazębiają się z procesami decyzyjnymi, a łącznikiem między jednymi i drugimi są normy ideologiczne. Chociaż normy ideologiczne łączą się już właściwie z normami decyzyjnymi o tyle, że wyznaczają zasadnicze cele działań społecznych, tym niemniej one bardzo często ingerują w procesy poznawcze. Najbardziej popularnie można by powiedzieć, że normy poznawcze mówią, jak jest naprawdę, a normy ideologiczne mówią, jak powinno być. I w związku z tym, na zasadzie choćby znanej prawidłowości psychologicznej, która polega na tym, że się rzutuje swoje życzenia na rzeczywistość, bardzo często normy ideologiczne są mylone wręcz z normami poznawczymi. A na tym schemacie, któryśmy sobie malowali, na schemacie, na którym wyróżniliśmy 6 podstawowych rodzajów norm, to proszę sobie przypomnieć, że normy ideologiczne są na samym skraju norm decyzyjnych i właściwie leżą mniej więcej na granicy między normami decyzyjnymi łączącymi się już z działaniami bezpośrednio, a normami poznawczymi. O, to tutaj pani ma ten podział, państwo sobie też to zobaczą w swoich notatkach, już nie będę tego tutaj malował. W każdym razie proszę sobie zaznaczyć może taki podtytuł: procesy poznawcze. Procesy poznawcze w społeczeństwie jako systemie autonomicznym. W społeczeństwie jako systemie autonomicznym. Myślnik: wpływ norm poznawczych i ideologicznych na te procesy. Wpływ norm poznawczych i ideologicznych na te procesy. To jest taki podtytuł. I może napiszmy sobie taką popularną definicję. Popularnie można powyższe rodzaje norm zdefiniować w następujący sposób. Normy poznawcze określają jak jest naprawdę, zaś normy ideologiczne określają, jak być powinno. Zgodnie z określonym systemem ideologicznym. Zgodnie z określonym systemem ideologicznym. Prosimy. Witać. No to przyjechała, tak? To proszę siadać. Omawiamy teraz relacje między normami poznawczymi i ideologicznymi w procesach poznawczych. No może jeszcze podyktuję raz krótko, albo ktoś z Państwa podyktuje, kto zapisał już tytuł i to cośmy sobie tutaj podyktowali. No proszę, tytuł. Kto zapisał? Aha, już no to koledzy sobie przepiszą po prostu. W porządku. No więc ze zrozumiałych względów, o których żeśmy przedtem powiedzieli, te sprawy są mieszane. I na przykład w cywilizacji łacińskiej istnieje wyraźny rozdział. Przede wszystkim normy ideologiczne opierają się na prawdzie, czyli na rozpoznaniu rzeczywistości takiej, jaką ona jest, niezależnie od tego, czy nam się podoba, czy nie podoba. Natomiast w innych cywilizacjach, a w szczególności w cywilizacjach sakralnych, takich jak żydowska czy brahmińska, a kiedyś prawdopodobnie wszystkie cywilizacje wielkie w starożytności miały charakter sakralny, tylko do dzisiaj już tylko te dwa zabytki, można powiedzieć, socjocybernetyczne ostały się. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa rzecz a propos tego, że no właśnie cywilizacja żydowska jest zabytkiem starożytnym, podobnie zresztą jak brahmińska. To jest bardzo ciekawy na ten temat artykuł Romana Dmowskiego w książce jego Przewrót. Warto do tego dotrzeć i przeczytać. Dmowski napisał, że w owym czasie, to są lata 30., że Żydzi należą do starożytnego świata religii i magii. Stąd u Żydów wielkim poważaniem cieszyli się cadycy, cudotwórcy, którym przypisywano no, różne cudowne własności. Zresztą do dzisiaj na przykład w telewizji pokazują, jak odbywają się pielgrzymki do grobu różnych cadyków. W Leżańsku na przykład taki cadyk jest pochowany. I żydowscy biznesmeni przyjeżdżają tam. Bardzo ciekawa była rozmowa właśnie reportera telewizji z tym biznesmenem, młodym takim biznesmenem żydowskim, który mówi, że ja tu przyjeżdżam i na grobie cadyka zostawiam kartkę i te moje prośby tu z grobu cadyka to do niego do nieba idą tak jak faksem. Więc to bardzo ciekawe, można powiedzieć, unowocześnienie podejścia do starożytnej wiary w niemalże wszechmoc cadyków. A natomiast my, łacinicy, należymy już do następnej epoki, która jest epoką religii i nauki. Właśnie specyficzną cechą naszej religii rzymskokatolickiej jest to, że jest ona religią naukową. Wszystkie dawniejsze religie nie miały charakteru naukowego, opierały się wyłącznie na wierze. Natomiast nasza religia, i to już jest w formie dogmatycznej, określone przez pierwszy Sobór Watykański, mówi o możliwości rozumowego, czyli naukowego, dochodzenia do Boga. Takiego dogmatu w żadnej innej religii nie ma. No sprawdzaliśmy to u wyznawców innych religii, u religioznawców. Nie ma i wyznawców na przykład prawosławia razi to, ten racjonalizm religii rzymskokatolickiej. Bo u nich jest tylko wiara wymagana, a u nas fides et ratio. To zresztą niezależnie od tego, że w 1870 roku pierwszy Sobór Watykański ogłosił ten dogmat o możliwości rozumowego dochodzenia do Boga, to również była encyklika Jana Pawła II Fides et Ratio. I wiarę i rozum stawiał na równi, jako dwa skrzydła, na których się opiera nasza religia. Opiera się właśnie w sferze procesów poznawczych. dlatego że oprócz tego jest warstwa etyczna, norm etycznych, określonych nie tylko w dekalogu, ale również w 5 przykazaniach kościelnych i różnych innych, powiedzmy, kodyfikacjach normatywno-etycznych ogłaszanych albo przez sobory, albo przez papieża, ale najpierw zachodzą procesy poznawcze w systemie autonomicznym, a na nich się opiera decyzja i reakcja. I w związku z tym, proszę Państwa, nasze etyczne postępowanie opiera się na dogmatyce, a nie odwrotnie. Etycznie postępować można, nie będąc katolikiem. Absolutnie. Można przykazania, nawet do kościoła można chodzić, będąc niewierzącym. W telewizji widziałem takiego pupila ojca doktora, dyrektora, który tam się deklarował, że mówi: ja jestem, to profesor Wolniewicz, ja jestem rzymskim katolikiem niewierzącym. No czyli, no nie wiem jak on to rozumie, ale przypuszczam, że chodzi tu o postępowanie zgodne z etyką katolicką i wychowanie w religii katolickiej. Natomiast niewierzący, no to rozumiem, że kwestionuje pewne dogmaty naszej religii. Dogmaty są rzeczą podstawową, wyjściową. To jest ta dziedzina, która po II Soborze Watykańskim została bardzo zaniedbana. Gdyby nie ówczesny kardynał Ratzinger, to już nie wiadomo, co by się w tej dziedzinie wyprawiało. Teraz wracamy do właściwej roli dogmatów. Nawet Ojciec Święty Benedykt XVI nosi się z zamiarem ogłoszenia nowego dogmatu maryjnego. O tym, że Matka Boska jest współodkupicielką. To znaczy, dla nas Polaków to jest oczywista sprawa. My w ten dogmat i bez jego ogłaszania wierzymy. Ale jeżeli go już ogłosi oficjalnie papież, to wtedy już będzie obowiązek dla wszystkich wiary w ten dogmat. A to jest ciekawe, że nie papież Polak taki dogmat ogłosił, tylko teraz papież Niemiec. To znaczy, no ale to jest Bawarczyk, to jest specjalny rodzaj Niemców katolickich, którzy mają religijność no, zbliżoną do naszej. Więc proszę Was, to jest sprawa bardzo, bardzo ważna i bardzo istotna w kontekście procesów poznawczych. To znaczy, można by to tak ująć, że jeżeli jeszcze na danym etapie rozwoju nauki nie jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkich dowodów, wszystkich naszych dogmatów, no to możemy zakładać, że w miarę postępów nauki coraz więcej dogmatów naszej wiary da się udowodnić już ściśle naukowo. Choćby podobno najtrudniejszy dogmat Trójcy Świętej, to kolega Andrzej już chyba omawiał z Wami. No ale wracając. Nie omawiał? Niemożliwe. Naprawdę nie omawiał? No to ja na marginesie Wam powiem w wielkim skrócie, bo ja tu nie robię wykładów z teologii, ale tak przy okazji tych naszych analiz się nagle okazuje, że kolejne prawdy naszej wiary mają pełne dowody w aksjomatycznej teorii poznania i ogólnojakościowej teorii informacji. Więc proszę Was, no ja to tak popularnie postaram się ująć, bo nie omawialiśmy tutaj jeszcze ogólnojakościowej tej teorii informacji, więc może te pojęcia będą nie całkiem zrozumiałe, ale tak w przybliżeniu omówię. Otóż analizę moją opieram na po pierwsze podejściu scholastycznym z okresu średniowiecza, które jak się okazuje w ogóle jest w tej chwili zapoznane i na w katechizacji w szkołach średnich się o nim nie mówi, a ja się tego uczyłem na dogmatyce w okresie stalinowskim w szkole i mam na świadectwie maturalnym ocenę z religii. W 1952 roku zdawałem maturę. Więc do tego tylko zastosowałem język jakościowej teorii informacji sobie teraz. I patrzę, no przecież to pasuje jak ulał. Otóż Bóg Ojciec w języku jakościowej teorii informacji uogólnionej przeze mnie, bo Mazur ją traktował czysto energomaterialnie, a ja ją uogólniłem na pojęcia abstrakcyjne. Otóż Bóg Ojciec jest oryginałem i w Bogu Ojcu jest zawarta wszechinformacja, to znaczy wszystkie informacje, a przez informacje rozumiemy relacje między elementami tego samego zbioru. Więc Bóg Ojciec zawiera, posiada, ale nie chcę używać słowa posiada, bo to łączy się z pojęciem prawnym, a zawiera się łączy właśnie z aksjomatyczną teorią poznania, tak jak w zbiorze jest zawarty podzbiór. Więc jeżeli tutaj mamy... No co to jest? To jest chyba długa dościera. Długa jest. Wygląda zupełnie jak kredy, ale kredy to mamy pod dostatkiem. Ja zresztą na wszelki wypadek zawsze ze sobą też włożę kredę. Więc wyobraźmy sobie, co mamy oryginał. To jest Bóg Ojciec. I tu są zawarte wszechinformacje. No po prostu Bóg ma wiedzę o wszystkim, po prostu popularnie. Tu jest suma sum informacji. Syn Boży jest obrazem Boga Ojca zawartym oczywiście w Bogu Ojcu. No i rzecz jasna, jeżeli to musi to być obraz wierny zgodnie z teologią, więc tu również jest zawarta wszechinformacja, czyli suma sum informacji. Duch Święty jest relacją między Bogiem Ojcem i Synem Bożym. Nie wiem, czy tych rzeczy nauczają w liceum na nauce religii, czy nie. Może nie pamiętam ten czas. Nie, no ale pewne rzeczy trzeba pamiętać. No i one powinny być na jakichś rekolekcjach, kazaniach, przypominane co jakiś czas. Tak było za moich czasów. W 11 miał rekordzistę księdza 10 lat. No dobrze. I teraz proszę Was, Duch Święty to jest relacja między Bogiem Ojcem a Synem Bożym. Z tym, że w scholastyce to opisywano w kategoriach psychologicznych, że to jest miłość Boga Ojca do Syna Bożego, ale w tym zaksjomatyzowanym systemie nauk, który no, my dopiero na kursie magisterskim omawiamy szczegółowo na pierwszym roku kursu magisterskiego, to my na poziomie abstrakcyjnym, a do teologii trzeba stosować pojęcia abstrakcyjne, a nie energomaterialne, to po prostu używamy pojęć aksjomatycznej teorii poznania i ogólnej jakościowej teorii informacji, czyli oryginał, obraz i relacja między oryginałem i obrazem. To jest Duch Święty. I on jest po prostu kodem. To jest relacja między informacjami zawartymi w różnych zbiorach. nazywa się kot. To są takie definicje podstawowe w ogólnej jakościowej teorii informacji. Analogiczne zresztą w szczególnej mazurowskiej. To jest trochę tak jak szczególna teoria względności i ogólna teoria względności. Otóż relacje między elementami tego samego zbioru nazywamy informacjami, a relacje między elementami różnych zbiorów nazywamy kodem, czyli kodami. I to jest po prostu kod. No i rzecz jasna, jeżeli obraz jest wierny, czyli zawiera takie same informacje jak oryginał, to kod również musi mieć wszystkie wszech informacje. No i słuchajcie, tu bardzo prosto dochodzimy do podstawowej prawdy wiary na drodze czysto rozumowej. Bo ja tam tylko na marginesie wspominam te scholastyczne ujęcia, które no, na obecnym etapie rozwoju nauki już mają znaczenie historyczne. Otóż proszę was, bez kodu, bez poznania kodu, a mówiąc w języku teologicznym, bez łaski Ducha Świętego, nie ma mowy o rozkodowaniu informacji, którymi dysponuje Pan Bóg i tak samo, którymi dysponuje Syn Boży. To jest sprawa oczywista. No jak nie mamy kodu, to nic z tego nie rozumiemy. I to właśnie takie znaczenie ogólnoteorio-informacyjne ma zesłanie Ducha Świętego. I proszę zauważyć, że mamy w dziejach apostolskich chociażby w Biblii stwierdzenie, że nagle apostołowi potrafili mówić wszelkimi językami. Bo dzięki Duchowi Świętemu poznali metakod. I to mamy w nowoczesnym języku, najnowocześniejszych dziedzin nauk jeszcze nieznanych w ogóle. Zapisujemy prawdy naszej wiary. A teraz jakby ktoś chciał w tym języku zapisywać, no, bardzo prosto, prawdę wiary muzułmańskiej. Przecież, jak Państwo wiedzą, credo muzułmańskie jest bardzo proste. Wierzę, że jest jeden Allah, a Mahomet jest jego prorokiem. I to jest wszystko. I oni nie mają Trójcy Świętej, tylko jest jeden Allah. No dobrze, ale co to znaczy? Co to znaczy, proszę Państwa, jeden Allah? Zero informacji. Bo informacje to są właśnie relacje między elementami tego samego zbioru. Ale tego proszę nie upowszechniać, bo jeszcze by się jacyś muzułmanie mogli poczuć urażeni, chociaż nie powinni, dlatego że poza naszą religią żadna inna nie pretenduje do naukowości. W tym rozumieniu nauk ścisłych. Takich jak aksjomatyczna teoria poznania, czy jakościowa teoria informacji, czy fizyka, czy cybernetyka, czy matematyka. Bo już logika właściwie jako odrębna dziedzina jest niepotrzebna przy tym ujęciu. Ona jest implicite zawarta w aksjomatycznej teorii poznania, ogólnie jakościowej teorii informacji. To już chyba wam kolega Andrzej opowiadał o tej aksjomatyczno-informacyjnej logice, prawda? Nie opowiadał. No możeście zapomnieli. Więc proszę Państwa, to jest bardzo istotna sprawa. W logice tradycyjnej, on da się zapisać oczywiście w tym naszym języku, on jest bardziej ogólny. I to jest podobna sprawa jak z kolejnymi generacjami programów komputerowych. Stare programy zapisane w starych generacjach tego języka da się zapisać i odczytać w nowym. Odwrotnie już nie. Jak mamy program zapisany w nowym języku i wrzucimy na komputer, który ma stare oprogramowanie, to wyjdą esyfloresy i nic z tego nie będzie. Analogicznie te religie starego typu dają się zapisać w języku nowoczesnym, nowoczesnej nauki, ale już odwrotnie nie. Znaczy w języku tych starych religii, starożytnych czy średniowiecznych już się nie da zapisać, no, choćby prawd naszej wiary. A już zwłaszcza tych prawd, które bardzo korespondują z aksjomatyczną teorią poznania czy jakościową teorią informacji. No to tak na marginesie, żeby wam pokazać te różnice. No a po prostu jeżeli tylko wierzymy, że jest jeden Allah, czyli Bóg jednoosobowy, Mahomet jest jego prorokiem, to mamy komunikat, ale mamy zero informacji. Co to znaczy? O, słuchajcie, to jest podstawowa sprawa. Przechodzę do logiki. Otóż w logice tradycyjnej, a wszystko co jest przed logiką aksjomatyczną, informacyjną, to jest dla nas logika tradycyjna, żeby była jasność. Czyli to co tam czytacie w internecie, czy w jakichś książkach, jako najnowsze tam ujęcie logiki, to jest dla nas wszystko tradycjonalizm, czyli już przestarzałe. Proszę zobaczyć, że w tym ujęciu nowoczesnym dogmaty religii nie tylko się ostają, ale jeszcze zyskują nowego blasku. To cała reszta właściwie już przechodzi do lamusa, do historii. No proszę was, w logice tradycyjnej prawdziwość lub nieprawdziwość przysługuje zdaniom. I rachunek zdań to jest właśnie sposób formalnego ustalania prawdziwości zdań, jeżeli tam założymy prawdziwość jakichś innych zdań. Natomiast w jakościowej teorii informacji zdanie to jest komunikat. A komunikatom nie przysługuje prawdziwość lub nieprawdziwość. Bo prawdziwość lub nieprawdziwość przysługuje informacjom. A informacje to są relacje między komunikatami. No, dajcie przykład jakiegoś zdania, które wam się wydaje, że może być prawdziwe lub nie. Dowolne zdanie. Proste. Jesteśmy na wykładzie socjocybernetyki. Jesteśmy na wykładzie cybernetyki, no właśnie. To jest, no i to jest prawda lub nie, tak według tradycyjnej logiki, prawda? No dobrze, tylko tradycyjna logika daje nam metody ustalania prawdziwości następnych zdań, jeśli założymy prawdziwość tych wyjściowych. A jak ustalać te wyjściowe zdania, które służą nam jako punkt wyjścia, o tym logika tradycyjna nie mówi. No i tutaj w tym wypadku mamy takie zdanie. Po pierwsze, jest tutaj termin jesteśmy. Ale nie wiadomo, co to znaczy jesteśmy. Czy to znaczy, że jesteśmy fizycznie tu i teraz? Czy jesteśmy obecni w sensie, że uczestniczymy, bo możemy być obecni, ale nieprzytomni też się tak mówi. Czyli trzeba określić słowo jesteśmy, a to już jest następny komunikat. Dalej. Na wykładzie. Trzeba zdefiniować, co to jest wykład. Czy to polega tylko na tym, że wykładowca mówi, a słuchacze słuchają, czy jest sprzężenie zwrotne, to już musi być następny komunikat z definicją tego. No i wreszcie kluczowa sprawa. Jesteśmy na wykładzie z cybernetyki. Co to jest cybernetyka? Inaczej ją definiował Arystoteles, inaczej ją definiował Winer, inaczej ją definiował Mazur, a ja też swoje 5 groszy dołożyłem, jak pamiętacie. Mazur definiował, no może ktoś pamięta, Mazur definiował. No cybernetyka jest to nauka o procesach sterowania. Ale znowu to jest tylko komunikat. Trzeba jeszcze podać definicję, co to jest proces sterowania. To dopiero relacja między tymi dwoma komunikatami da nam informację. A co to jest proces, co to jest sterowanie, w ogóle mówiło o sterowaniu, co to jest sterowanie? Pożądanego wpływu. Pożądanego wpływu na określone zjawiska. A co to znaczy pożądany? To jest termin z psychologii. I teraz, jeżeli my traktujemy cybernetykę jako metadziedzinę w stosunku do psychologii, to nie możemy definiować pojęć z metadziedziny przy pomocy pojęć z poddziedziny. No to robi się odwrotnie. Znaczy można i powinno się definiować pojęcia psychologiczne przy pomocy terminów cybernetycznych, ale nie odwrotnie. No więc mnie się to nie podobało. Zresztą byłem na dyskusji w telewizji. Z Mazurem występowali, tam występował prymas polskich psychologów, że tak nazwę, profesor Rejkowski, i mówi do Mazura, akurat wyszła jego książka Cybernetyka i charakter, mówi: panie profesorze, ale pan tam używa w tej książce tyle i tyle, policzył dokładnie ile terminów psychologicznych, więc jak się ma tam relacja między psychologią a pańską dziedziną. No więc ja wobec tego zmieniłem to. Zamiast tego pożądania wprowadziłem cel. Bo proces sterowania się charakteryzuje obiektem, celem i metodą, ale głównym wyróżnikiem jest cel. No, czyli jest to wywieranie celowego wpływu na określone zjawiska. To macie moją modyfikację. No więc ja teraz jak to już pomijam tamte inne definicje, o których mówiłem wcześniej, ale jak długo nie podamy, o jaką cybernetykę, według jakiej definicji nam chodzi, to ten komunikat nie jest ani prawdziwy, ani fałszywy i nie ma jak sprawdzić jego prawdziwości. Dopiero jak podamy co najmniej jeszcze jeden komunikat z definicją cybernetyki, a tam jeszcze trzeba zdefiniować też proces sterowania i tak dalej, no to wtedy dopiero mamy informację. I ta logika aksjomatyczna, informacyjna wymusza niejako korzystania z różnych komunikatów. I teraz jak mamy zbiory komunikatów różne, to przede wszystkim powinniśmy informacje zawarte w jednych zbiorach komunikatów, zwanych systemami, porównywać z informacjami zawartymi w innych zbiorach komunikatów. O, sprawa na przykład, proszę was, tam znowu teraz wróciło, sprawa lustracji. W jednym z felietonów czytałem w zeszłym tygodniu, że tam właśnie episkopat jakoś tam podszedł do spraw ilustracji w sposób, który się nie podobał felietoniście. No i teraz problem ilustracji. Zgodnie z aksjomatyczno-informacyjną teorią poznania mamy obowiązek porównywania informacji z jednego zbioru, w tym wypadku ze zbioru komunikatów policyjnych, z informacjami z innego zbioru, no na przykład w wypadku księży czy zwłaszcza biskupów, porównywanie z informacjami zawartymi w archiwach kościelnych. I dopiero z porównania tych informacji możemy uzyskać jakieś wartościowe informacje, prawdziwe lub nieprawdziwe. Bez tego to nie wiemy, jak to jest. No, ktoś powie, no czasami wiemy, no bo 1260 osób objętych lustracją się przyznało do współpracy. Co zresztą obala dogmat Macierewicza, który mówi, no nie ma co pytać agentów, bo oni się i tak nie przyznają. No nieprawda, bo 1260 się przyznało. W oświadczeniach lustracyjnych to już jest bardzo duża grupa. Ale ktoś na to może powiedzieć, no ale może oni się na lewo przyznali, w rzeczywistości nie byli, ale żeby dostać się do tego elitarnego grona, które według mnie w niektórych kręgach trzęsie Polska w tej chwili, No to oni się na lewo przyznali. No, mogło i tak być, oczywiście. No, nawet w nie kiedyś był taki felieton na ten temat. I w związku z tym te oświadczenia powinny być porównywane i są porównywane z informacjami policyjnymi. To już jest jakaś informacja, jeśli dany osobnik twierdzi sam oficjalnie, że był agentem, w archiwach policyjnych jest potwierdzenie, to już jest pewna informacja. A bez tego to jest tylko komunikat. Ale zauważcie, że w logice tradycyjnej i w tradycyjnym pojęciu takie zwierzę nie istnieje. Komunikat jest traktowany jak informacja, znaczy informacja jest zawarta w komunikacie. A u nas nie. Chyba że to jest zdanie złożone i w gruncie rzeczy to są dwa zdania czy więcej. Ale jeśli jest to zdanie proste, kolega dał taki przykład zdania prostego, to tam jest zero informacji. Nie wiemy co to jest. Teraz idąc do pojęć coraz bardziej abstrakcyjnych, dochodzimy do budowania całego systemu nauki na minimalnej ilości pojęć pierwotnych, to znaczy takich, których się nie definiuje. I właściwie trzy takie pojęcia leżą u podstaw tej naszej integracji, którą zaproponowałem w metacybernetyce, a ona jest dostępna w internecie na Autonomie. Jest taka strona Autonom, mazurowcy redagują i tam możecie znaleźć moją metacybernetykę, tylko nie w bibliografiach, w nowościach. Chociaż to już nie takie nowe, bo 6 lat temu wydane. W każdym razie, proszę Was, są trzy pojęcia pierwotne. Obiekt elementarny, relacja i zbiór. I na tym budujemy cały dalszy ciąg. Później na poszczególnych poziomach w dół dodajemy jeszcze inne pojęcia pierwotne. Na przykład aksjomatyczną teorię poznania budujemy, przyjmując pojęcie pierwotne oryginału i obrazu. To właśnie ma zastosowanie w teologii. No dobrze, i teraz przechodzimy do relacji między normami poznawczymi, czyli prawdą, a normami ideologicznymi, czyli ideologią. Inaczej mówiąc, relacją między tym, co jest, a tym, co powinno być według określonej ideologii. Jest to oczywiście również analogiczne możliwości jak przy relacji prawa i etyki. Proszę bardzo, może ktoś chciałby odejść i samodzielnie namalować to, posługując się tymi schematami, które macie w notatkach z poprzednich zajęć, tylko zamiast no na przykład prawa możemy wstawić normy poznawcze, a zamiast etyki normy ideologiczne. Albo odwrotnie, jak kto woli. No, może ktoś by chciał to wyrysować. Bo to najpierw graficznie, a później tabelarycznie. No. Jest ktoś chętny? Oczywiście ktoś, kto ma notatki. No. Że Pani ma to pięknie wypisane, to tylko trzeba namalować i zamiast etyki dawać prawdę, a zamiast prawa ideologię. No, nie ma chętnych? No to już ja muszę Was wyręczyć. Więc tak, jakie są możliwości? Pierwsza możliwość to jest taka, że poznanie odnawia się prawda. Nie, już będę pisał poznanie, dlatego że skrót ten PR oznaczaliśmy prawo, więc by się nam trochę myliło. Poznanie osobno, a ideologia o czerwonym kolorem. ideologia w ogóle nie liczy się z rzeczywistością. No, w jakichś pierwotnych religiach tak mogło być. Prawdopodobnie tak było. Religię na przykład, je traktujemy jako jakąś formę ideologii. Pierwotne mogły być oparte na mitach, baśniach, a te mity i baśnie nie musiały mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Druga możliwość jest taka, że są normy poznawcze i są normy ideologiczne. No jest jakaś część wspólna. Ale istnieje olbrzymia sfera poznania, która z ideologią nie ma nic wspólnego. Jest jakaś część poznania, która podbudowuje ideologię. Jest jakaś część ideologii, która z prawdą nie ma nic wspólnego. Dalsza możliwość. Mamy taką sytuację. Są normy poznawcze i część z nich stanowi podstawę ideologii. Z tym, że tu ideologia występuje jako pewien egzac procesów poznawczych. Czyli ideologia jest i owszem, ale jest całkowicie oparta na rozpoznaniu prawdy, czyli na rozpoznaniu naukowym. To jest właśnie cywilizacja łacińska. A tutaj ten przypadek poprzedni to jest cywilizacja arabska, według Konecznego. No, że może być odwrotnie. Może być tak, że tu mamy ideologię, a część norm ideologicznych jest zgodna z normami poznawczymi. Normy poznawcze są całkowicie podporządkowane ideologii. Poprawność polityczna. Poprawność polityczna to jest określona ideologia, która nam mówi, co jest B, co jest C, jak powinno być. No i normy poznawcze muszą mieścić się w ramach poprawności politycznej. Przykład, no wiadomo, że elementem poprawności politycznej jest potępienie rasizmu. Czyli wszelkie stwierdzenia, że różnice rasowe mogą w jakiś sposób korelować, no na przykład z wielkością IQ, czyli razu inteligencji, są potępione. I mam dowód rzeczowy na to, jak tego rodzaju badania są traktowane w kraju, który wszystkich poucza o swobodzie dyskusji, swobodzie badań naukowych, swobodzie krążenia informacji. To jest wielki brat zza oceanu, czyli USA. No i mam książkę pod tytułem Krzywa dzwonowa, już tłumaczę to na polski, pióra dwóch naukowców, Herensteina i Muraja, którzy przeprowadzili badania ilorazu inteligencji u czarnych, białych i takich beżowych. Sam Putin ostatnio przy okazji Wikileaks wytknął Ameryce i demokracji. I wyszły istotne statystycznie różnice. Tych ludzi natychmiast wyrzucono z pracy, z wilczym biletem, no ale oczywiście o tyle jest w Stanach Zjednoczonych wolność słowa, że no, mieli pieniędzy i wydali tą książkę. I mój znajomy socjolog z Ameryki mi to przysłał. I tą książkę mam. Bardzo skrupulatnie zrobione różnice wyszły. Istotne statystycznie różnice. Proszę Was, było zabawne, jak nasi antropologowie unikali dyskusji na temat tej książki. Jak już dochodziło, to mówi, że tak, ale te różnice nie są takie wielkie i to są tylko takie statystyczne. Mówię, no dobrze, a jakież prawa socjologii mają charakter niestatystyczny? W socjologii, w ogóle w naukach społecznych wyłącznie mówimy o prawidłowościach statystycznych. Zero-jedynkowe, takie prawdopodobieństwo 1 lub 0, to tylko dotyczy tego, że każdy się kiedyś urodził i kiedyś umrze. Wszystkie inne twierdzenia socjologii, psychologii są z prawdopodobieństwem różnym od 0 i różnym od 1. No może powiedzmy równe 0 prawdopodobieństwo to mogą mieć jakieś twierdzenia absurdalne zupełnie. No dobrze, dalej, proszę Państwa, kolejny, ale to sobie możemy ponumerować. 1, 2, 3, 4, 5. To będzie coś takiego, że istnieją tylko normy poznawcze i ideologicznych nie ma. O! Tylko prawda istnieje, żadnej ideologii. Ja nie wiem, czy gdzieś takie społeczeństwo istnieje, ale może istnieć teoretycznie. 6 to jest znowu coś takiego, że prawda się w ogóle nie liczy, jest tylko ideologia. No i wreszcie 7. Przypadek to jest taki, że prawda i ideologia to jest jedno. Identyczna z prawdą, z poznaniem. No to być może ideał cywilizacji łacińskiej. No to. Tutaj jeśli chodzi o 4, to jest oczywiście też jeden ciekawy przykład, mianowicie współczesna wersja cywilizacji żydowskiej. U nich przede wszystkim jest ideologia, ale oczywiście jest też znacząca część ideologii oparta na poznaniu. No choćby jak ten, prawda, młody biznesmen używał pojęć z języka współczesnej technologii informatycznej do opisu swoich wierzeń. Więc to jest zresztą najbardziej zakonspirowany i chyba najważniejszy wywiad izraelski, to jest wywiad naukowy. Izrael ma 4 wywiady. Jeden to jest ten sławiony Mossad, to taki ogólny wywiad. Drugi to jest wywiad wojskowy, ściśle. 3 to jest Aliyah B, czyli to jest taki wywiad, co się zajmuje organizowaniem imigracji Żydów do Izraela, zachęcaniem Żydów w diasporze do emigrowania, czy imigrowania do Izraela. No i 4 to jest wywiad naukowy. To są ci, którzy tajemnice bomby atomowej wykradli. Tam zresztą siedzi jeden szpieg izraelski w więzieniu amerykańskim. Dostał wysoki wyrok. Więc nie jest prawdą to, co niektórzy mówią, że Stany Zjednoczone są wasalem Izraela. Gdyby tak było, to ten szpieg już dawno był na wolności, bo było parę interwencji dyplomatycznych izraelskich, żeby jakoś tam go ulgowo potraktowano. Jakieś nie przychylili się do tego. I to już dosyć długo siedzi ten szpieg. Proszę Was, to jest 7 takich możliwości. Przy czym zauważcie, że na niektóre z nich my nawet nie mamy przykładów. To są teoretyczne możliwości. I proszę zwrócić uwagę, że my znamy tylko 7 wielkich żywych cywilizacji dzisiaj. A tutaj proszę zauważyć, ile jest kombinacji. Przecież jeśli skombinujemy ten podział na 7, można sobie to jeszcze, oczywiście, jakby ktoś chciał, taką tabelę zrobić. O, tak jak żeśmy robili z tymi normami etycznymi i prawnymi. Więc może być taka sytuacja, że tu będą normy poznawcze. Jak ta tabela wyglądała w tej samej notacji. N poznawcze. I nie normy ideologiczne. Będzie jedna. Tutaj będą normy poznawcze i normy ideologiczne. I tutaj będą normy niepoznawcze i normy ideologiczne. Proszę bardzo. Taka tabelka. No to proszę bardzo, tu według tej numeracji. Pierwszy. Numeracja może być dowolna, ale będę się tego trzymał. No to tu mamy te normy poznawcze, które nie są ideologicznymi. Nie ma takich, które są i tu, i tu. I mamy normy ideologiczne, które nie są poznawczymi. To jest jedno. Drugi przypadek to oczywiście są i te, i te, i te. O. Pierwsze to są poznawcze, które nie są ideologicznymi. Drugie to jest tu normy poznawcze i ideologiczne. Już tu nie rozpisuję, bo to analogiczny sposób, jak było tam w poprzednim rozważaniu o normach etycznych i prawnych. A tutaj są normy ideologiczne, które nie są normami poznawczymi. Trzeci rodzaj. No to co? Tu mamy normy poznawcze, które nie są ideologicznymi, oczywiście. Tutaj są, no to są ideologiczne, które są zarazem poznawczymi i nie ma takich ideologicznych, które by nie były poznawczymi, czyli zero. Czwarte. Czwórka. To są normy, no nie ma takich norm poznawczych, które by nie były ideologicznymi. Tu nie ma norm poznawczych, więc tu będzie zero. A pozostałe dwa rodzaje są oczywiście. Mamy 4. Tu jest 5. Piąte, tu są tylko normy poznawcze, czyli tu jest 1, a tu jest 0 i tu jest 0. 6. No to są tylko normy ideologiczne, czyli tu jest 1, a tu 0 i tu 0. No i ostatnie. Istnieją tylko normy takie, które są zarazem i ideologicznymi, i poznawczymi. No. A tu 0 i tu 0. I proszę Państwa, co można powiedzieć, zestawiając ze sobą ten podział z poprzednich zajęć z tym podziałem obecnie. To są podziały oparte o dwa niezależne kryteria. Ten z poprzednich zajęć był oparty na relacji między normami etycznymi i prawnymi, czyli ze sfery norm decyzyjnych, a drugi na relacji między normami etycznymi i ideologicznymi w sferze procesów poznawczych. No to wobec tego, ile jest możliwych kombinacji tych dwóch? Bo każda z poprzednich możliwości może być kojarzona z każdą z tych dzisiejszych. I 7 razy 7. To jest coś takiego jak tablica Mendelejewa. Mamy 49 możliwych systemów sterowania społecznego, czyli cywilizacji. Przy czym nie na wszystkie z nich jesteśmy w stanie wskazać przykłady. No na przykład, proszę bardzo, no nie znamy przykładu na cywilizację, gdzie by normy ideologiczne i poznawcze były dokładnie tym samym. No a teraz to możemy kojarzyć z wszystkimi 7 wymienionymi na poprzednich zajęciach, z 7 kombinacjami norm etycznych i prawnych. Czyli już na 7 typów cywilizacji nie mamy przykładów, ale możemy teoretycznie powiedzieć, gdyby coś takiego odkryto, to jakie musiałyby mieć cechy? Ano, na przykład takie cechy, że ideologia musiałaby być oparta na rozpoznaniu naukowym. Precyzyjnym rozpoznaniu naukowym. No tak dobrze jeszcze nie ma, ale jest to pewien ideał, do którego możemy w cywilizacji łacińskiej dążyć. Cywilizacja, w której mamy normy ideologiczne, znaczy dominacja norm ideologicznych nad poznawczymi, to są wszystkie cywilizacje sakralne, starożytne, a dzisiaj brahmińska i żydowska. No i dalej one są oparte na identyczności norm etycznych i prawnych. No to na to mamy przykład. Ale już gdybyśmy system, w którym normy poznawcze są podporządkowane ideologicznym, kojarzyli z takim, powiedzmy, z taką relacją norm etycznych i prawnych, gdzie nie ma tej identyczności, to znaczy prawo nie jest dobrowolnie przestrzegane, jak na przykład w cywilizacji bizantyjskiej, no to już by była zupełnie inna sytuacja. To już nie byłaby ani cywilizacja brahmińska, ani cywilizacja żydowska i tak dalej. Czyli no proszę sobie zapisać, że biorąc pod uwagę fakt, że przedstawione dzisiaj siedem możliwych relacji między normami poznawczymi i ideologicznymi możemy skojarzyć z omówionymi na poprzednim wykładzie z omówionymi na poprzednim wykładzie 7 możliwymi relacjami między normami etycznymi i prawnymi otrzymujemy 49 możliwych kombinacji. 49 możliwych kombinacji. Możliwych kombinacji. Kropka. Ponieważ każda z wymienionych klasyfikacji była oparta na innych niezależnych od siebie kryteriach, zatem otrzymujemy 49 możliwych typów cywilizacji rozumianych jako wielkie systemy sterowania społecznego. Wielkie systemy sterowania społecznego. Co tutaj jest ważne i co tutaj ma charakter przełomu właściwie w naukach społecznych? Otóż dotychczas uważano, że żadna teoria naukowa nie będzie tak bogata, żeby mogła ująć wszystkie znane nam w praktyce cywilizacje. A tu się nagle okazuje coś odwrotnego. Że teoria naukowa jest tak bogata, że praktycy, badacze nie są w stanie na każdy z tych 49 typów podać choćby po jednym przykładzie. Bo jak ktoś nie wierzy, to proszę pytać etnologów, historyków, socjologów. Niech wam dadzą choć po jednym przykładzie empirycznym. A no to już w tej chwili widzimy, że dzięki socjocybernetyce metodologia nauk społecznych wzniosła się na analogiczny poziom jak nauki przyrodnicze. No tam tablica Mendelejewa, przecież według tablicy Mendelejewa ułożonej na podstawie teoretycznych pewnych kryteriów, przewidywano możliwość istnienia pewnych pierwiastków, których jeszcze nie znano. Dopiero potem empirycy je odkrywali. A tu proszę bardzo, jeszcze empirycy, socjologowie czy historycy nie odkryli. No na razie 7 przykładów mamy, to jest zaledwie 1/7, jeśli chodzi o te wielkie cywilizacje dziś istniejące. No jakbyśmy tam sięgnęli do starożytności, to może by się jeszcze więcej znalazło, ale według Konecznego, ile pamiętacie, nie wiem czy wam o tym mówiłem czy nie, ale Koneczny wyróżnił 22 historyczne cywilizacje, to nawet nie jest połowa. A jak na razie nie znamy żadnego empiryka, który by wykrył więcej niż Koneczny istniejących i historycznych cywilizacji. No na pewno ten wykaz 22 nie jest pełny, jak przynajmniej możemy zakładać, ale jest on największy ze wszystkich znanych. Oczywiście tego rodzaju podejście było możliwe tylko dzięki temu, że Mazur cybernetykę wzniósł na wyższy poziom metodologiczny. Na bazie tej cybernetyki, którą nadal uprawiają w reszcie świata ze Stanami Zjednoczonymi na czele, to absolutnie o tego rodzaju odkryciach mowy być nie może. A proszę to sprawdzić, wystarczy wrzucić w Google hasło Social Cybernetics i zobaczycie tam nawet niektóre prace najnowsze amerykańskich socjocybernetyków znajdziecie. To jest poziom metodologiczny, który określamy jako przedmazurowski. My w tej dziedzinie przodujemy i to jest dla nas szansa, bo inaczej nasze uczelnie będą produkowały, tak jak to robią w tej chwili, coraz więcej kandydatów na bezrobotnych. Ewentualnie magistrów, którzy później będą tam garki zmywać gdzieś na zachodzie albo takie różne rzeczy robić. Panie docencie, może 5 minut przerwy. Dobrze, proszę bardzo. To wyłączamy, robimy przerwę. My tutaj, nie powiedziałem kolegom, że my tutaj mamy telewizję Narodowej Akademii Informacyjnej i wszystkie zajęcia będą filmowane i te osoby, które nie mogły być obecne, będą sobie mogły w wersji audiowizualnej obejrzeć. Cześć. Proszę Państwa, otóż te podejście, co jest ważniejsze, etyka, przepraszam, ideologia czy prawda, występuje, niech się trochę wietrzy. Może nie przeszkadza tego. Niech jedno się tam wietrzy, tak. Bo inaczej się robi już taka naukowa atmosfera, że się kiełbasa można wieszać w powietrzu. Więc proszę Państwa, czy ważniejsza prawda, czy ideologia, oczywiście przez prawdę rozumiemy tu prawdę obiektywną, która istnieje niezależnie od tego, czy nam się podoba, czy nie, a nawet czy ją poznaliśmy, czyśmy jej nie poznali. Całą prawdę oczywiście, no cała prawda jest zawarta w Bogu. Bogu Ojcu, w Synu Bożym i zakodowana w Duchu Świętym, zgodnie z tym, cośmy tutaj napisali. No znowu, używanie pojęcia światło jest zapożyczone z fizyki. No to przepraszam, czy teologia ma być pod dziedziną fizyki? Czy ma być metadziedziną? No właśnie tutaj proponujemy, żeby była metadziedziną. I opisujemy Trójcę Świętą w języku abstrakcyjnym, niezależnym od takich czy innych skojarzeń, czy psychologicznych, czy fizykalnych, czy nawet cybernetycznych, bo cybernetyka to jest powiedzmy już poziom energomaterialny. Ale słuchajcie, co jest ciekawe, tak pod względem światopoglądowym. Otóż Wielkościową teorię informacji, która tak się dobrze nadaje właśnie do opisu dogmatu Trójcy Świętej, wymyślił, znaczy odkrył Mazur, który był człowiekiem niewierzącym. Z całą pewnością nie można go traktować jako klerykała, który na użytek Kościoła i religii cokolwiek tworzył. Ja tylko ogólniłem tę teorię, ale odkrył ją Mazur, który się zresztą tam w jednym miejscu swojej książki deklaruje jako materialista, taki definicyjny, ale materialista. Proszę Was, wracając tutaj do relacji między prawdą a ideologią, czyli tym, co jest, a tym, co powinno być. Otóż, kto pamięta czasy PRL-u, to wie, że wszystkie odkrycia naukowe, czy w ogóle twierdzenia naukowe, które były dopuszczone do oficjalnego, masowego obiegu, czy to naukowego, czy w formie publikacji, musiały być co najmniej niesprzeczne z marksizmem, leninizmem. Swego czasu było 4 ewangelistów: Marx, Engels, Lenin, Stalin. Po 1956 roku Stalina usunięto, było tylko 3. Zostało ewangelistów: Marx, Engels, Lenin. I proszę Was, wszystko, co w naukach społecznych się pisało, trzeba było albo wykazać, że to jest zgodne z marksizmem, albo minimum minimorum, że jest niesprzeczne. I tylko takie rzeczy dopuszczano do obiegu. Stąd jest potworna ignorancja, jeśli chodzi o dorobek polskiej nauki, polskiej historii, polskiej szkoły socjologicznej, polskiej filozofii z okresu 20-lecia międzywojennego, która już wtedy wyprzedzała w wielu dziedzinach resztę świata. Ignorancja jest taka, że jeden z naszych seminarzystów, który opracowuje doktorat na jednej z renomowanych uczelni, ja już nie będę wymieniał, bo właściwie chyba na prawie każdej z naszych uczelni mogłoby się to powtórzyć, może z nielicznymi wyjątkami, referuje i mówi Koneczny. To na Wydziale Filozofii, a Koneczny był historiozofem, jakby nie było. A tu dostojna profesora mówi, jak to są taki Koneczny? Pierwszy raz słyszymy, jak ludzi mówić. Dalej Petrażycki. A kto to taki Petrażycki? Pierwszy raz słyszymy o Petrażyckim. Znowu musi tłumaczyć. Piętka. A kto to taki Piętka? Znowu nie słyszeli w ogóle. On był tym szokowany. Ja mówię, proszę Pana, no po tym, co Pan słyszał na naszych seminariach, Pan nie powinien być szokowany. Przecież w ramach tych reform bermanowskich odcięto nas od całego dorobku polskiej myśli humanistycznej, który nie był zgodny ze stalinowską wersją marksizmu-leninizmu. To jeszcze trzeba zaznaczyć. Marksizm-leninizm w wersji Trockiego też był zakazany. Na ten temat możecie w YouTube czy na polskim portalu naukowym znaleźć cały mój wykład na ten temat. Trockizm a stalinizm. Otóż u nas była wersja stalinowska, najbardziej prymitywna wersja marksizmu. I ludzie zostali na to zaprogramowani po prostu, odcięci od tamtego dorobku. Ja pamiętam, jak po 1968 roku liczyliśmy, że będzie można przebić się z Konecznym do oficjalnego obiegu. Mowy nie było. Natychmiast jeden z głównych profesorów ówczesnych napisał donos polityczny do Konecznego, że to jest partyjna, katolicka, taka klerykalna nauka i koniec, i był szlaban. Musieliśmy to sobie tylko w prywatnym, a właściwie tajnym obiegu robić w formie maszynopisów. Jeszcze mam na pamiątkę. Pierwszą wersję tej książki, którą w 1968 roku żeśmy wydali, przepisując na maszynę po prostu. Takie możliwościśmy mieli, bo w oficjalnym obiegu była blokada. Zresztą nadal w tej chwili jest, chociaż niepisana, blokada na cybernetykę społeczną, przy czym tutaj, no to tu już siły bezładności po prostu działają. Współczesna kadra naukowa w naukach społecznych, humanistycznych jest strasznie zacofana metodologicznie i broni się rękami i nogami przed każdym unowocześnieniem. My jesteśmy właśnie postępowcami. Tylko nie, to ludziom wbito do głowy, że postęp to polega na obniżaniu poprzeczki norm etycznych. O, to jest postęp. To nie jest żaden postęp, tylko zwiększanie entropii. A postęp polega na zwiększaniu stopnia organizacji, a nie entropii. Entropia jest miarą bałaganu. Ale to też to będziemy na dalszych latach omawiali dokładnie z wzorami. Można to określać ilościowo. Natomiast proszę Was, to co my robimy jest właśnie postępem. I zapaść semantyczna polega na odwróceniu znaczenia pojęć. To, co jest obiektywnie postępem, nazwano wstecznictwem, albo najlepiej w ogóle się to przemilcza. No bo w naukach ścisłych to mniej więcej wiadomo, na czym polega postęp metodologiczny, więc to się najczęściej przemilcza. A natomiast zwyczajny obskurantyzm podniesiono do rangi wielkiego postępu. Jak długo my nie wrócimy do właściwych pojęć, nie nadamy tym pojęciom właściwego sensu, pierwotnego, takiego jak przed wojną funkcjonował, to mowy nie ma o tym, żeby dokonać jakichkolwiek postępowych właśnie zmian. Proszę Was, no, nauka porównawcza o cywilizacjach Konecznego właściwie powstała w okresie dwudziestolecia międzywojennego jako próba przeciwstawienia się jednostronnym teoriom rozwoju społecznego. Może parę słów o tym powiem, dlatego że jak tutaj pytałem, nie omawiałem tych jednostronnych teorii rozwoju społecznego na tej grupie, nie? Ja od razu skoczyłem na wyższy poziom. Do analiz socjocybernetycznych, a tutaj trzeba się będzie trochę cofnąć. Dlaczego? Dlatego, że nauka w okresie PRL-u została zideologizowana. To znaczy naukę podporządkowano ideologii. Oto, co jest charakterystyczne dla cywilizacji sakralnych. I w związku z tym, jeżeli rzeczywistość była niezgodna z ideologią, to tym gorzej dla rzeczywistości. To samo jest z poprawnością polityczną, z globalizmem, z próbą na siłę jednoczenia Europy. Przecież to przyspieszanie na siłę jednoczenia Europy doprowadzi do przyspieszonego rozpadu Unii Europejskiej. Tu już Unię zrobili, później błyskawicznie rozszerzono, później już wprowadza się wspólną walutę. No to jest dokładnie to, co robili stalinowcy, a właściwie marksiści-staliniści. Oni chcieli na siłę przyspieszyć budowanie socjalizmu czy komunizmu. Rezultat znany. Analogicznie będzie z Unią Europejską. Ona jest oparta na prymacie ideologii jednoczenia Europy. To jest pewna ideologia. I tą ideologię się realizuje bez względu na prawdę, na to, jak naprawdę sytuacja wygląda. I to jest ten problem krótkiej kołdry, że jak się przykryje nogi, to głowa marznie, jak się przykryje głowę, to nogi zmarzną. No i teraz to się pruje, ledwo powstało, to już trzeba ciągle wspomagać. A to najpierw Grecję, potem Irlandię, teraz Portugalia stoi w kolejce, dalszy ciąg nastąpi. No ciekawe, jak długo podatnicy niemieccy wytrzymają, to oni mają na to płacić najwięcej. Ciekaw jestem, jak oni długo wykażą cierpliwość. I tłumaczono, że tu właśnie tak, no pewne korzyści oczywiście Niemcy z Unii Europejskiej wyciągają, ale w pewnym momencie się okaże obiektywnie, że nie warta skórka za wypławkę. I wtedy zaczną mniej płacić, a przecież Unia Europejska głównie stoi na niemieckich pieniądzach, no i francuskich z drugiej kolejności. Cała reszta to jest już tylko dodatek. Więc jak się niemieccy podatnicy zbuntują, to będzie koniec Unii Europejskiej. No, jakie tam nastroje wtedy w Niemczech mogą wybuchnąć, to jest osobna sprawa. Ale to jest inna zupełnie rzecz. No, na przykład był piękny projekt Multikulti, multikulturowe społeczeństwo. To też pewna ideologia. No i tam tych przyjmowano, prawda, przedstawicieli innych kultur, innych cywilizacji. Uważano, że oni się tak wtopią. W Niemczech też tak uważano. Nagle okazuje się, że jakoś ci muzułmanie, Turcy przede wszystkim, nie chcą się integrować. Przepraszam bardzo, ale co to za atrakcja dla Turka integrować się z Niemcami po to, żeby później przepraszać Żydów za Holokaust, Polaków za mordy na Polakach, Rosjan za mordy na Rosjanach. Turcy nie mieli nic wspólnego z Holokaustem, ani z mordowaniem Polaków w czasie II wojny, ani Rosjan. No to co to za przyjemność uzyskać status Niemca, który będzie teraz musiał wszystkich przepraszać. Oni nie chcą. To nawet była taka, jedwabne było, to była taka anegdota, dlatego zauważyliście, był taki piłkarz, afroafrykanin, mówię poprawnie politycznie, Addis Abebę, który dostał polskie obywatelstwo, ale znikł. No i pytano, dlaczego Addis Abebę nie chciał być prawdziwym Polakiem, bo musiałby przepraszać za Jedwabne. On nie chciał przepraszać za Jedwabne. To z Afroafrykanie ma wspólnego z tym, co się tu działo w czasie wojny, niezależnie od tego, co się tam w tym Jedwabnym naprawdę działo, a co według ideologii. Gross znowu jest typowym naukowcem, który wyznaje zdecydowany prymat ideologii, że wszyscy Goje prześladowali Żydów w potworny sposób i żaden Goj niech się tu nie wywyższa. Wszyscy są winni, ale zwłaszcza chrześcijanie. No to proszę was, u niego ideologia jest olbrzymia, a ta warstwa poznawcza mała, robi gesty, robi trzy przykłady i już to uogólnia zgodnie z ideologią. I teraz słuchajcie, no właśnie, tu dochodzimy do bardzo dobrego punktu startu, mianowicie czy Gross jest Żydem? Ja mówię, a to zależy według jakiej definicji. Według definicji talmudycznej Gross wcale nie jest Żydem. Absolutnie. Bo nie miał matki Żydówki. Jego ojciec zresztą też właściwie nie był Żydem, tylko był Polakiem pochodzenia żydowskiego, zasymilowanym, który ożenił się z Polką, z ziemiańskiej rodziny. No więc pan Gross, profesor Gross, bynajmniej według Talmudu nie jest żadnym Żydem. Według kryteriów ustaw norymberskich to być może, ale już nie badałem tak dokładnie, bo tam po prostu decydowało. Nie, chyba nawet, przepraszam, według ustaw norymberskich chyba też nawet by nie podpadał pod Żyda. No dobrze, ale w sensie podejścia do prawdy reprezentuje takie podejście do prawdy, jakie jest charakterystyczne dla wzorca cywilizacji żydowskiej. To znaczy ideologia jest ważniejsza od obiektywnej rzeczywistości. I ta obiektywna rzeczywistość to takie jest tylko przykłady ewentualnie. a najważniejsza jest ideologia. I on zgodnie z tą ideologią uprawia poprawną metodologię. Na 100 razy. Ale kogoś, kto należy do tamtej cywilizacji, tamtej metodologii, nie tylko nie razi, ale uważa, że to jest poprawne. I możecie zauważyć, jak głęboką prawdę odkrył Koneczny w swojej monografii Cywilizacja żydowska, gdzie mówił, że przynależność do cywilizacji żydowskiej nie jest zdeterminowane bynajmniej pochodzeniem. Można być pochodzenia żydowskiego, można być Żydem, a należeć do cywilizacji łacińskiej. No, wielu było nawet w obozie narodowym polskich narodowców pochodzenia żydowskiego. Nawet według definicji talmudycznej można by ich uznać za Żydów, a byli łacinnikami. I to w wydaniu polskiej kultury w ramach cywilizacji łacińskiej. W Izraelu również są tacy profesorowie, jak jesteśmy przy procesach poznawczych, jak choćby ten Shlomo Sand, który obala mity i żydowskie, i arabskie, bo dla niego prawda obiektywna jest najważniejsza. To jest ten, który tłumaczył, że Żydzi aszkenazyjscy bynajmniej nie pochodzą od biblijnych, starożytnych Żydów, tylko od Chazarów. A od biblijnych Żydów pochodzą właśnie Palestyńczycy, których ci potomkowie Chazarów w tej chwili dyskryminują i prześladują. No właśnie, ale oczywiście Hazarowie, potomkowie Hazarów twierdzą, że to Palestyńczycy ich prześladują. Tam te domowej produkcji rakiety wystrzeliwują, albo był czas, że się samobójcy tam wysadzali. Teraz już o samobójcach arabskich jakoś nie ma informacji. Natomiast od czasu do czasu jest jakaś informacja, że jakąś tam rakietę wystrzelono z terenu strefy Gazy. Więc proszę was, no ten Shlomo Sand, choć niewątpliwie jest Żydem i w sensie obywatelstwa państwa izraelskiego i w sensie talmudycznej definicji, no ale w sensie metodologicznym jest łacinnikiem typowym. A w sferze etycznej oficerowie lotnictwa izraelskiego, więc elita armii izraelskiej, 20 kilku oficerów odmówiło wykonania rozkazu bombardowania ludności cywilnej w Gazie. Znowu w sensie cywilizacyjnym to są łacinnicy, a nie ludzie wpisujący się w normy cywilizacji żydowskiej. Zresztą w ogóle w państwie izraelskim tych domieszek cywilizacji łacińskiej jest niemało. To nie jest państwo czysto żydowskie w sensie metody ustroju życia zbiorowego. Tam żydowska metoda dominuje, ale nie jest jedyna. Dalej proszę was. Polacy. Są rodowici Polacy, którzy stosują metodę polegającą na dominacji ideologii wyznawanej przez nich. Kiedyś to był marksizm, stalinizm, teraz to jest poprawność polityczna i to jest dla nich ważniejsze od prawdy. Rodowici Polacy, żadnych tam, niektórzy z nich sobie teraz wyrabiają żydowskie papiery, to jest niesamowita historia, czekajcie, chyba ja tu gdzieś mam nawet na ten temat z gazety wycinałem. Do czego to już dochodzi? Czy to tu będzie? O jest, proszę bardzo. Może nawet sobie to sfilmujemy, ja podejdę, bo to jest świeżutka rzecz, Rzeczpospolita 18 marca bieżącego roku. Proszę bardzo, jak trzymać? Teraz. No. Tam u góry jest napisane, skąd to pochodzi. Tak jest. No. Ja bardzo ciekawa rzecz. No właśnie. Szelicer, były długoletni dyrektor cmentarza żydowskiego w Warszawie, twierdził, że w tych obecnych organizacjach żydowskich dominują goje, wcale nie Żydzi. No, ponieważ to było publikowane u Bubla, a Bubel reprezentuje poglądy, no jakby to powiedzieć, słabo zweryfikowane niejednokrotnie, więc tak się zastanawiałem, no ale Szelicer to poważne źródło w tym temacie. No i tu proszę bardzo, 18 marca bieżącego roku jest artykuł pod tytułem "Daj łapówkę, zostaniesz Żydem". Podszywający się pod Żydów wchodzą w niedzielę do cerkwi i jedzą kotlety schabowe. Przeczytam wam, bo to jest bardzo ciekawe, żebyście widzieli, że można pochodzeniowo nic z narodem żydowskim nie mieć wspólnego, a cywilizacyjnie na siłę wpisywać się w cywilizację żydowską. Wielu rabinów zarabia na wystawianiu świadectw udawanego przejścia na judaizm, ujawnił czołowy izraelski duchowny. Zgodnie z prawem powrotu każdy Żyd może w dowolnej chwili przyjechać do Izraela i uzyskać obywatelstwo. Ludzie dokonujący tzw. alii mogą liczyć na wsparcie państwa. Pomaga się im w znalezieniu taniego mieszkania i pracy. Organizowane są dla nich lekcje hebrajskiego. Dzięki temu po przybyciu na Bliski Wschód mogą rozpocząć nowe życie w zamożnym Izraelu. Dla wielu osób, szczególnie z krajów o niskiej stopie życiowej, to wielka szansa. Dlatego wielu gojów, szczególnie na terytoriach byłego Związku Sowieckiego, podszywa się pod Żydów, aby zamieszkać w Izraelu. Jednym ze sposobów na pozyskanie odpowiednich dokumentów jest udawane przejście na judaizm. Ze względu na delikatność tej kwestii w państwie żydowskim proceder ten jest tematem tabu. Złamał je naczelny sefardyjski rabin Izraela Shlomo Amar. Rzeczywiście dysponujemy doniesieniami, według których za granicą wielu rabinów nawraca na judaizm za pieniądze, powiedział na spotkaniu z przedstawicielami Komisji do Spraw Imigracji i Diaspory Knesetu. Według niego proceder ma miejsce w Europie, ale także w Ameryce Południowej, a nawet Północnej. Podobno jeden ze świeżo upieczonych Żydów, nękany wyrzutami sumienia, przyszedł do rabina Amara i wyznał mu, że za fałszywe przejście na judaizm zapłacił $1 000 000. Oczywiście to jest przypadek całkowicie wyjątkowy. Na ogół trzeba za to zapłacić znacznie mniej, podkreślił duchowny. Te konwersje, choć formalnie powinien być to bardzo długi i skomplikowany proces, czasami odbywają się za pośrednictwem telefonu czy internetu. Wystarczy dokonać przelewu na konto odpowiedniego rabina. Proceder wywołuje zgorszenie w rabinacie Izraela, który, aby mu zapobiec, od 2 lat nie uznaje większości konwersji dokonanych przez zagranicznych ortodoksyjnych rabinów. To wywołuje zaś protesty wśród żydowskich duchownych objętych zakazami, którzy oskarżają swoich izraelskich kolegów o dyskryminację. System jest zresztą nieszczelny, bo zgodnie z przepisami ortodoksyjny rabinat nie ma prawa nie uznawać konwersji dokonanych przez rabinów reformowanych i konserwatywnych. 2 odłamy judaizmu. W efekcie goi chcący zostać Żydem może się udać do nieuczciwego rabina reformowanego lub konserwatywnego, aby mieć pewność, że dostanie izraelskie obywatelstwo. Wielu naprawdę nawróconych na judaizm nie wpuszcza się tymczasem do Izraela tylko dlatego, że dokonali konwersji duchownego ortodoksyjnego. Niedawno Izraelczyków oburzyła sprawa Thomasa Dochlana. To kanadyjski żołnierz żonaty z Izraelką, z którą miał 4 dzieci. Choć przeszedł cały proces konwersji, rabinat nie uznał go za Żyda. Fałszywe konwersje to tylko jeden ze sposobów, by dostać izraelskie obywatelstwo. Zgodnie z prawem powrotu wystarczy mieć babkę czy dziadka Żyda, by zostać Izraelczykiem. Zaświadczenie w tej sprawie także można łatwo podrobić, powiedział Rzeczpospolitej Uri Huppert, znany jerozolimski prawnik i ekspert do spraw judaizmu. Efekty napływu tych pseudo-Żydów do Izraela są dość kuriozalne. Ci ludzie w niedzielę masowo idą do cerkwi, a spożycie wieprzowiny w ich społeczności jest olbrzymie. Rabinów to denerwuje, bo nikt nie lubi, jak się robi z niego wariata, podkreślił. Koniec cytatu. Więc widzicie, że no z tym pochodzeniowym uwarunkowaniem przynależności do cywilizacji to jest nie tak. A i teraz słuchajcie, to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć coś więcej o, no właśnie, o teoriach jednostronnych rozwoju społecznego. Ponieważ jak tu sprawdziłem, na tej grupie tego nie omawiałem, to zrobię wtręt. Proszę sobie zapisać temat. Jednostronne teorie rozwoju społecznego. To jest tytuł. No jeszcze mam godziny, to co nieco mówimy. Jednostronne i piszemy. Jednostronne teorie rozwoju społecznego charakteryzują się tym, że eksponują lub wręcz demonizują znaczenie jakiegoś jednego czynnika w procesach rozwoju społecznego. Nauka porównawcza o cywilizacjach była próbą przeciwstawienia się tego rodzaju teoriom. Później analogiczną funkcję spełnia socjocybernetyka. Przed ich powstaniem nauki społeczne były zdominowane przez następujące trzy grupy teorii jednostronnych. Znaczy ja to mówię w sensie pojęciowo-metodologicznym, bo tak naprawdę to nadal nauka światowa jest dominowana przez te teorie. Jak długo my nie upowszechnimy teorii niejednostronnych, to tak będzie. Przez trzy następujące grupy. Pierwsze to jest biologizm. Drugie ekonomizm. I trzecie idealizm. No i inne możemy pominąć, drobniejsze. I teraz pokrótce omówimy sobie każdy z tych odłamów teorii jednostronnych. Pierwsze, biologizm. Ad 1. Według tej grupy teorii jednostronnych o rozwoju społecznym ostatecznej instancji decyduje czynnik biologiczny. Biologizm, który dominował w socjologii XIX wieku, dzielił się na dwa odłamy, na dwa zasadnicze odłamy. Dwukropek. A teorie organiczne które szukały analogii między funkcjonowaniem społeczeństwa i organizmu biologicznego. Na przykład warstwy przywódcze spełniają funkcję mózgu, gospodarka funkcję przewodu pokarmowego, układ nerwowy systemu przekazu informacji i tak dalej. Dalej. Podstawową komórką organizmu społecznego jest rodzina. To też jest właśnie podejście biologistyczne. Więc przedstawicielami tego kierunku byli twórca nowoczesnej socjologii August Comte, chociaż on łączył biologiczne podejście z podejściem idealistycznym, ale to za chwilę o tym. Herbert Spencer, no i drugi odłam tych teorii biologistycznych to teorie rasowe. Teorie rasowe, według których o rozwoju społeczeństw w ostatecznej instancji decyduje ich skład rasowy. Proszę Was na przykład zwolennicy tych teorii upatrywali właśnie w rasie nordyckiej lub nordycznej, i tak ona jest nazywana, Polska Szkoła Antropologiczna, której twórcą był profesor Czekanowski, długoletni rektor Uniwersytetu Lwowskiego. Po prostu nazywał to rasą nordyczną. Inni nazywali to rasą nordycką, ale o to samo chodzi. I proszę Was, według tych zwolenników tych teorii rasowych, wielką cywilizację grecką i później rzymską zbudowały populację o dużej zawartości elementu nordycznego. No i proszę Was, robili pomiary materiałów kostnych z wykopalizm, a także mierzyli i obliczali wskaźnik główny czaszki posągów greckich. Wskaźnik główny to jest stosunek tego rozmiaru do tego razy 100. No i stwierdzili, że tam właśnie w populacjach, które tworzyły te wielkie cywilizacje, był bardzo duży udział czynnika nordycznego. A później ta populacja rzymska, wskutek napływu barbarzyńców, Rzymianie mieli coraz mniej dzieci. To akurat jest demograficznie stwierdzony fakt. Coraz mniej dzieci. No nie chciały się mieć dzieci. Mimo, że polityka rzymska zachęcała do posiadania dzieci. No na przykład kobieta rzymska matrona uzyskiwała pełnię praw cywilnych dopiero jak miała co najmniej 4 dzieci. Zresztą po raz pierwszy w historii w ogóle kobieta uzyskała pełnię praw cywilnych. Ale musiała mieć co najmniej 4 dzieci. No nie chciały te matrony rodzić dzieci. W rezultacie napływało do pracy, do walki byli potrzebni ludzie. No to napływali z północy tak zwani barbarzyńcy. Zmieniał się skład rasowy. No już według tych badaczy skład populacji włoskiej współczesnej jest zupełnie inny niż starożytnego Rzymu. No i właśnie ten ubytek elementu nordycznego doprowadził do upadku Wielkiej Imperium Rzymskie. A przedtem greckie, no, Aleksander Wielki zrobił imperium, który ten element nordyczno-grecki już się rozpłynął. No ale podobno tam ci Grecy starożytni byli piękni fizycznie, a ci współczesni są strasznie Grecy. Nie, no w współczesnej Grecji elementu nordycznego jest niewiele. I nauk pod względem urody ogromnie się różni. Ale to tutaj powiedzmy skład rasowy się oczywiście zmienił. To jest faktem, ale ci badacze, właśnie zwolennicy tych jednostronnych teorii rasowych, uważali, że to był ten ostatecznie decydujący element. W Europie zresztą te rasy można opisać przy pomocy kwadratu czekanowskiego. Jakby Państwo chcieli, to mam nawet na podorędziu, on jest zawarty w książce profesora Czekanowskiego Człowiek w czasie i przestrzeni. I tam można znaleźć mapy rozmieszczenia. Te głównymi, najbardziej znanymi przedstawicielami tych koncepcji byli Gobineau, i Chamberlain. To byli główni przedstawiciele. I oni oczywiście uważali, że rasa nordyczna jest iber alles i po prostu no właśnie najbardziej powiedzmy wartościowy element to jest element nordyczny, najpiękniejszy, najmądrzejszy, etc., etc. No i te teorie bardzo się spodobały hitlerowcom i chociaż w nauce w XX wieku te teorie jako jednostronne z jednej strony, a z drugiej strony abstrahujące od roli gospodarki zostały no po prostu odsunięte, zaniechane, to jednak hitlerowcy przyjęli je jako podstawę swojej doktryny politycznej i próbowali je brutalnie, jednostronnie realizować. Znaczy, jaka tam była rzeczywistość, to mniejsza z tym, ale zgodnie z tą teorią właśnie miała być taka, a nie inna. Rezultat, jak rzeczywistość nie pasowała do teorii, to trzeba było ją przypasować i przypasowywano ją przy pomocy no, na przykład masowych mordów. Przy czym, słuchajcie, właśnie u hitlerowców była zdecydowana dominacja ideologii rasistowskiej, bo rasizm to już jest ideologia. Teorie rasowe to są teorie naukowe, przestarzałe, jednostronne, ale naukowe. Natomiast hitleryzm, czy nazizm i rasizm, który był jądrem nazizmu, to już jest doktryna polityczna, w której zdecydowanie ideologia dominowała nad elementem poznawczym. Dlatego między innymi w swojej monografii o cywilizacji żydowskiej Koneczny zaliczył hitleryzm do cywilizacji żydowskiej. Właśnie między innymi ze względu na to. No, oczywiście on tam inaczej definiował cywilizację żydowską niż myśmy tu w socjocybernetyce robili, no mniejsza z tym, nie będę już wnikał w te subtelności. Chodzi mi tylko o to, że rzeczywiście hitlerowcy przyjęli zdecydowaną dominację ideologii rasistowskiej, opartej na tych teoriach jednostronnych, rasowych i rzeczywistość już ich mniej interesowała. Dam wam przykład. Otóż oczywiście hitlerowcy robili pomiary czaszek ten antropologiczny. Były takie badania prowadzone, ale ciekawa rzecz, że nie robili badań korelacji między parametrami biologiczno-rasowymi a na przykład takimi parametrami jak iloraz inteligencji czy w ogóle elementami psychologicznymi, uzdolnieniami. Tego nie badali. To jest bardzo ciekawa historia. Zresztą, proszę was, no, wydawało mi się, że no, jeżeli rasizm jest podstawą tej doktryny, to powinni badać te rzeczy. No, prawdopodobnie bali się, że wnioski mogą być nie takie, jakby im pasowały. Po prostu. Wyśmiewali. Nie zakazywali tych badań, ale je wyśmiewali. Czekanowski pisze, że hitlerowcy to wyśmiewali jako igraszki liczbowe. To wiadomo, że rasa nordyczna ma najwyższe te parametry intelektualne i nie ma sensu badać. No ale dla naukowca to nic nie jest wiadomo. Wszystko trzeba badać. Teoretycznie albo empirycznie. Hitlerowcy nie robili tego, tylko badali te morfologiczne elementy. No, wskaźniki główne czaszki. Obliczali, mierzyli czaszki, obliczali i tam różne inne elementy. Zresztą no, do jakich to prowadziło rezultatów, to dość celnie wyśmiała to Agnieszka Holland w jednym ze swoich filmów, gdzie opisuje losy takiego żydowskiego chłopaka, który się dostał do elitarnej szkoły hitlerowskiej. No najpierw był komsomolcem, a później się dostał do elitarnej szkoły hitlerowskiej i pokazywali go właśnie jako takiego nordyka czy subnordyka. Proszę was, to akurat to można powiedzieć, Agnieszka Holland celnie strzeliła. Oczywiście liberałowie też, doktrynerzy liberalni też tępią wszelkie badania takich korelacji, no ale to ze względu na to, że oni w ogóle ignorują ten czynnik biologiczny, no więc po co to badać? Ale też boją się, że mogą wyjść wyniki nie takie, jakby chcieli, no choćby ta praca Herensteina i Muraja. Więc to, proszę was, zresztą opowiadałem wam o sprawie definicji Żyda. No jak przyszło do prawnej definicji Żyda, która była podstawą ustaw norymberskich osławionych, no to sięgnęli do rejestru gmin wyznaniowych, a nie do badań wskaźnika głównego czaszki czy jakichś tam innych pomiarów antropologicznych. Ustawa się nazywała ochronie rasy, a badała składy gmin wyznaniowych. Co to ma wspólnego z rasą? Powinni czaszki mierzyć, jak rasa ich interesowała. Poza tym wprowadzili hitlerowcy takie pojęcia zupełnie spoza nauki, jak rasa aryjska i rasa semicka. W antropologii takich ras nie ma. Są. Jest pismo, jest grupa pism i języków semickich, a nie rasa. No, chyba że się jakoś bardzo specyficznie zdefiniuje tę rasę. Więc proszę was, tak ta sprawa wyglądała. Było to typowe naginanie rzeczywistości do ideologii. No więc to jest jedna grupa. Teraz druga grupa, ale rasizm został zarzucony, potępiony. Wiadomo, że to jest fuj. A z punktu widzenia naukowego są to jednostronne teorie. A dwa. Druga grupa teorii... Druga grupa teorii jednostronnych to ekonomizm. I tutaj mamy dwie grupy. Przede wszystkim liberalizm i marksizm. To są dwie grupy jednostronnych teorii należących do tej gałęzi, którą nazywamy ekonomizmem. Według tych teorii to zarówno liberalizmu, jak marksizmu. Tu nie ma różnicy. Według tych teorii w ostatecznej instancji o rozwoju społecznym decyduje gospodarka i jej rozwój. Według tych teorii w ostatecznej instancji o rozwoju społecznym decyduje gospodarka i jej rozwój. No więc jeśli chodzi o liberalizm, to przede wszystkim Smith, Ricardo, a tutaj Marx, Engels, Lenin. Stalin to już mniej. Tu nie dlatego nie wymieniam Stalina, że on jest B, najbardziej B z tego towarzystwa, ale dlatego, że on już właściwie był turańcem. Dla niego wojsko było najważniejsze, a nie gospodarka. Gospodarka była podporządkowana sprawom wojny. Więc tak, do tego nurtu ekonomistycznego bym go nie zaliczał wręcz. Proszę Was, według liberałów oczywiście gospodarka jest najważniejsza. I o wszystkich sprawach społecznych decyduje gospodarka. Według marksistów to samo. Zresztą jednym z trzech źródeł marksizmu jest liberalizm. Uczyłem się na uczelni. Na Politechnice musieliśmy też tę sprawę opanować. Była zasada, że nie jest dobrym fachowcem, kto nie zna marksizmu, leninizmu, a wtedy jeszcze i stalinizm wchodził w grę. No i proszę Was, były trzy źródła marksizmu. Pierwsze to liberalna ekonomia angielska, jak najbardziej. Stąd nie dziwi mnie, że bywsi marksiści teraz są liberałami, po prostu do źródeł wracają. To nie są kameleony. To są ludzie, co wracają do źródeł marksizmu. Drugie źródło to jest filozofia niemiecka. Materializm Feuerbacha i obiektywny idealizm Hegla. No i socjalizm utopijny. Saint-Simon, Fourier, on. Trzy źródła marksizmu. Więc teraz socjalizm się wyrzuca. Wracamy do źródła tutaj, powiedzmy, Ricarda Smitha. No, tej filozofii się wcale tak nie wyrzuca. Hegelizm jest nadal ceniony, a u niektórych materializm, taki gruby materializm, jak najbardziej funkcjonuje. Więc to jest ekonomizm. Marx mówił tak, że rozwój środków produkcji decyduje o rozwoju społecznym. Żarna stworzyły społeczeństwo panów feudalnych, bo feudał dysponował żarnami. A maszyna parowa stworzyła społeczeństwo kapitalistyczne. To słynne powiedzenie Marksa. I w tej chwili, słuchajcie, u nas, wśród naszych ekonomistów, dominuje ekonomizm. Ja nawet nie potrafiłbym wskazać jednego przykładu ekonomisty naszego, który by nie był wyznawcą ekonomizmu. Ale to nie musi być ściśle związane z zawodem, dlatego że przed wojną w obozie narodowym na przykład było sporo wybitnych ekonomistów. Stanisław Głąbiński, profesor ekonomii na Uniwersytecie Lwowskim, zarazem praktyk, bo był też ministrem skarbu w Wiedniu w okresie przed I wojną światową, drugi ekonomista i socjolog, wybitny narodowiec Roman Rybarski, zamordowany w Oświęcimiu. Mój zresztą pierwszy mistrz, jeśli chodzi o sprawy poznania dorobku przedwojennej nauki, bo o poznaniu tego na uczelniach wtedy mowy nie było absolutnie. I zresztą i do dzisiaj niewiele na ten temat się dowiecie. Możecie zrobić test. Kto z socjologów, filozofów cokolwiek wie o Konecznym, o Petrażyckim, o Piętce, a z ekonomistów o Głąbińskim, o Rybarskim. No więc mój właśnie pierwszy nauczyciel, profesor Bogdanowicz, też był ekonomistą. Przed wojną studiował prawo, ekonomię i dyplomację i był asystentem również wybitnego narodowca, ekonomisty i socjologa w jednym, profesora Stanisława Grabskiego. No i proszę was, to byli ekonomiści, którzy jednak nie byli wyznawcami jednostronnego ekonomizmu. A w tej chwili to dominuje. Na uczelniach katolickich ekonomię zlikwidowano. Na KUL-u nie było, na ATK nie było. Po 1989 roku już można było przywrócić, ale ekonomistów brano z uczelni państwowych i ta choroba jednostronnego ekonomizmu już zawitała do uczelni katolickich. No to możecie sprawdzić. Jak znacie jakich absolwentów ekonomii z KUL-u na przykład, czy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To wszystko jest nabożne, rozmodlone, ale w nauce uprawia ekonomizm, który jest odmianą materializmu przecież. I z katolicką nauką społeczną nie ma wiele wspólnego. No więc proszę was, to jest druga grupa tych jednostronnych teorii, która dominuje. Trzecia grupa to idealizm. Chyba najstarsza. Właściwie to należałoby chronologicznie na pierwszym miejscu wymienić. Ad 3. O, tutaj możemy wymienić świętego Augustyna, który jest twórcą idealistycznej filozofii katolickiej, natomiast święty Tomasz z Akwinu jest twórcą realistycznej filozofii katolickiej. No to jeszcze ocalało na KUL-u, na szczęście, bo filozofii nie mogli zabronić. Słucham? Przede wszystkim tak, dzięki niemu. I w ogóle to jest dorobek szkoły lwowskiej, bo oni tam kontynuowali dorobek szkoły lwowskiej. Więc proszę was, tutaj proszę sobie zanotować, według tego typu teorii zasadniczy wpływ na rozwój społeczny wywierają wielkie idee. Bo zwracam uwagę, że to niekoniecznie się musi pokrywać z idealizmem w sensie teoriopoznawczym. Pamiętacie, ja na pierwszych zajęciach mówiłem, że podstawowy podział w filozofii to jest podział ontologiczny na materializm i spirytualizm. Materializm uważa, że materia jest pierwotna, a duch jest wtórny, jest funkcją wysoko zorganizowanej materii. A według spirytualistów duch jest pierwotny, a materia jest tworem wysoko zorganizowanego ducha, no, Pana Boga. Natomiast drugi podział to jest podział teoriopoznawczy, czyli epistemologiczny. Chodzi o źródła naszego poznania. Według idealistów źródłem naszego poznania są nasze wrażenia, które odbieramy, a według realistów źródłem naszego poznania jest obiektywna, istniejąca niezależnie od tego, czy ją znamy, czy nie, rzeczywistość. To są dwa niezależne kryteria. Można być materialistą, idealistą. Bardzo wielu takich znamy ludzi. Zajmują się na przykład dobroczynnością, ale w dziedzinie dobrych uczynków co do ciała. No, materia jest pierwotna. W zdrowym ciele zdrowy duch, a nie odwrotnie. Więc ja tu nie w tym sensie używam, nie w tym sensie teoriopoznawczym używam nazwy idealizm, tylko nazwy idealizm używam dla określenia określonego kierunku i grupy jednostronnych teorii rozwoju społecznego. Oczywiście one mogą jakoś tam korelować z tym idealizmem teoriopoznawczym, ale niekoniecznie. No bo ideologie istnieją obiektywnie. To jest zjawisko, które faktycznie istnieje. Niezależnie od tego, jakie to na nas robi wrażenie. No więc proszę Was, jak tutaj argumentują ci idealiści socjologiczni swoje twierdzenia. Otóż tak. Weźmy. Najpierw było niewolnictwo i pojawiła się wielka ideologia, jaką było chrześcijaństwo. Najbardziej postępowa ideologia, o czym Engels pisał. Możecie te cytaty z Engelsa przeczytać w mojej książce o historii systemu sterowania Kościoła katolickiego. Ten pełny tekst jest dostępny na stronie Socjocybernetyka, możecie sobie tam to przeczytać. Więc Engels tak chwalił chrześcijaństwo. Zresztą Marx mówił, że religia jest sumieniem nieczystego świata. Tylko tego cytatu nie upowszechniano. A upowszechniano inny cytat, wyrwany zresztą z kontekstu, że religia jest to opium dla ludu. A to było wszędzie obnoszone. Wręcz na transparentach. No ale wracam do tego podejścia idealistycznego. Później powstał system średniowieczny, tak zwany system feudalny i pojawiły się wielkie herezje. To też były pewne ideologie. No. Luther, reformacja, przewrót ideologiczny, przewrót w dogmatach właśnie. Luther nie kwestionował dekalogu, tylko kwestionował dogmaty. No i to przygotowało grunt pod kolejną ideologię liberalno-wolnomularską w XVIII wieku, która doprowadziła do rewolucji francuskiej. A w XIX wieku pojawiła się ideologia socjalistyczna, tak zwany socjalizm najpierw utopijny, potem naukowy. I ta ideologia socjalistyczna doprowadziła do rewolucji bolszewickiej z wszystkimi późniejszymi konsekwencjami. Więc to jest, powiedzmy, argumentacja za podstawową tezą idealizmu. Co można generalnie powiedzieć o tych jednostronnych teoriach? Proszę sobie zanotować, ja to podyktuję. Czynniki eksponowane, a nawet demonizowane przez teorie jednostronne wywierają pewien wpływ na życie społeczne. Jednakże z wyjątkiem specyficznych sytuacji nie musi to być wpływ decydujący. Gdyż o rozwoju społecznym decyduje wiele czynników. Nie tylko tych eksponowanych przez teorie jednostronne. Nie tylko tych eksponowanych przez teorie jednostronne. Badaniem tego rodzaju czynników zajął się Feliks Koneczny, a równolegle z nim Leon Petrażycki. I jego uczeń i asystent Henryk Piętka. Wszyscy oni w okresie dwudziestolecia międzywojennego zdecydowanie wyprzedzali naukę światową w tej dziedzinie. Się wmawia, że my nic nie umiemy. A to wmawianie jest możliwe tylko dlatego, że całkowicie odcięto, niemal całkowicie odcięto nas od głównego nurtu naszej nauki przedwojennej. Proszę sprawdzić na uczelniach, kto zna jakiekolwiek dzieło Konecznego, poza Kulem, gdzie tam profesor Jaroszyński to akurat propaguje, i poza uczelnią księdza Rydzyka, gdzie również profesor Jaroszyński i ksiądz Krąpiec też się tym zajmował ksiądz profesor, to jest wyjątek. A poza tym proszę sprawdzić, czy gdziekolwiek co o tym słyszeli. Proszę Panie, nam się wmawia pewne rzeczy po to, żeby nas zdołować. Dlatego, że nas się boją. Proszę Panią, nas się boją. Jak opowiadał niedawno, widziałem w telewizji, Gwiazda, ten jeden z prominentów Solidarności, tej pierwszej, mówi, że jak powstała Solidarność i on rozmawiał z jakimś wybitnym przedstawicielem Zachodu i mówi, że my byśmy chcieli teraz już wejść do Zachodu, a ten mu mówi, mowy nie ma, jakbyśmy was teraz przyjęli do układu zachodniego, wy byście rozsadzili ten układ, reprezentujecie tak duży potencjał. A nam się wmawia, że my jesteśmy do niczego, że to, że owo. To tak jak się powiedzmy uczniowi, który ma określony typ talentu, ale niekoniecznie inteligencja, to są zupełnie niezależne parametry w psychocybernetyce, zrobi się test IQ i mówi się, ty jesteś durnowaty. A on może mieć wybitny talent, ale w określonym kierunku. Akurat testy IQ badają tylko inteligencję i ewentualnie pojętność w niewiadomych proporcjach, a w ogóle nie badają talentu. Czyli trzeba się trzymać hasła róbmy swoje, tak? Albo róbmy swoje. Proszę Pana, my dlatego tu studiujemy te dziedziny, w których my przodujemy. Czyli każda ideologia przeminie, a my oczywiście trzymajmy się, że tak powiem, zdroworozsądkowo. Oczywiście, my się trzymajmy faktów, ale do tych faktów trzeba dotrzeć. Bo nas od tych faktów odcięto w brutalny sposób i to trwa nadal. No ale my jesteśmy kolejnym pokoleniem i mamy na to, że nas odcięto. My po prostu możemy tylko wracać do tego, co było. No nie, no my już... Ja tu, proszę Panią, ja już tu zrobiłem nawet eksperyment, że najpierw zacząłem od najnowszego stanu tej wiedzy, a teraz cofam, mówię trochę o tradycji, żeby to nie wyglądało, że tak spadło z księżyca. Myśmy po prostu rozwijali dobrą szkołę przedwojenną, ale w czasach PRL-u myśmy to musieli robić w sposób tajny. I myśmy za to siedzieli w więzieniu. Za robienie tajnego uniwersytetu, na którym omawialiśmy, no teraz już jest wielki postęp, bo można to robić jawnie, legalnie, etc., etc., ale od uczelni wara. Musimy to robić prywatnie. A na uczelnię mamy wstęp zbroniony z tym. To jest bardzo ciekawe zjawisko. A teraz jeszcze podyktuję. Jeszcze w ostatnich czasach, światowej sławy naukowiec z USA Samuel Huntington ten od zderzenia cywilizacji. To jego dwie książki były nawet przetłumaczone w 90-tych latach na język polski. Samuel Huntington w znanych na całym świecie i uważanych za przełomowe najnowsze odkrycia przedstawił tylko wykastrowaną, dosłownie tak to nazwę brutalnie, wykastrowaną wersję nauki o cywilizacjach Konecznego. Bez powołania się na źródło. W Polsce się nie robi reklamy za granicą. Nie liczcie na to. To on jest czczony jako najwybitniejszy umysł współczesnej socjologii czy cywilizacjologii, który dokonał tu przełomu, bo badał zderzenie cywilizacji. Był zresztą doceniony, bo był doradcą. Jak zaczęła się ta wojna z terroryzmem, to Huntington był doradcą do spraw zderzenia cywilizacji prezydenta tego, no, Busha. Prezydenta Busha. Jeden z moich seminarzystów z grupy warszawskiej nawiązał z nim kontakt nawet internetowy. Proszę Was, doktor Robert Piotrowski, to Pani powiem, bo to właśnie Pani bardzo dobre pytanie dała. Robert Piotrowski. W swojej pracy habilitacyjnej wykazał, jeden z rozdziałów jest poświęcony udowodnieniu, że Huntington popełnił plagiat, czyli coś, co na Zachodzie dyskwalifikuje naukowca. Plagiat z prac Konecznego. Udowodnił, tak? Tak, tak. Udowodnił, że Huntington popełnił plagiat, że uprawdopodobnił, może nazwijmy to tak, uprawdopodobnił, że Huntington popełnił plagiat z prac Konecznego. Dlaczego ja mówię o wykastrowaniu? Bo pominął cywilizację żydowską. No co to jest? Koneczny całą monografię napisał o cywilizacji żydowskiej, a ten ani słowa. No nie wiem, co, antysemita jakiś czy co? W każdym razie pomijają, nie istnieje. No tam Piotrowski oczywiście, no jak się Państwo domyślają, uwalono mu habilitację w CKK. No bo jakżeż krytykować światowej sławy naukowca, to jaki Polak będzie, bluźnierstwo prawie. No i oczywiście Piotrowski stracił pracę, bo pracował na Uniwersytecie Warszawskim. No i tam się skończył termin, jak nie zrobił habilitacji, to nie przedłużono. No i dostał posadę w Zielonej Górze i z Warszawy musiał dojeżdżać do Zielonej Góry, a był w ogóle ciężko chory. Więc trudno to traktować inaczej, jak szykany. Tak się traktuje polski dorobek. A teraz, jak chodzi o psychocybernetykę Mazura, Cybernetyka i charakter. Książka wyszła w 1976 roku, czyli 34 lata temu. Jeden z moich znajomych mazurowców, który pracuje na takiej prywatnej uczelni i tam ma nawet spory dorobek, jeśli chodzi o przyczynki do rozwinięcia psychocybernetyki Mazura. Ich uczelnia współpracuje z tą, wtedy to się nazywa Akademia Bundeswehry. Teraz to się nazywa Uniwersytet Bundeswehry. No oni jak zobaczyli, że mają do czynienia z fachowcem mazurowcem, to mu się ucieszyli, mówią tak, my tu stosujemy testy według Mazura, bo one są bardziej diagnostyczne niż tradycyjne testy psychologiczne. Na przykład jak testujemy kandydata tradycyjną psychologią, to mamy aktualnie jego stan. Ale nie mamy przewidywań, w którym kierunku on będzie ewoluował. Natomiast Mazur nam pozwala przewidzieć nieuchronną ewolucję jego dynamizmu charakteru w ciągu następnych kilkunastu czy dwudziestu kilku lat. No to wynika z drugiej zasady termodynamiki, najmocniejsza zasada fizyki. No i mówi, wychodzi nam, że kandydat jest endostatykiem, więc optymalny kandydat na wyższego oficera, ale my wiemy, że on za 15-20 lat wejdzie w obszar endodynamizmu, a endodynamik na najwyższych stanowiskach wojskowych to śmiertelne zagrożenie dla demokracji i odrzucamy go. No więc ten mój znajomy mówi, no to pewnie niedługo wydacie niemieckie tłumaczenie książki Mazura, a Niemiec, no Niemcy cenią fachowców i mówi, nie, to jest za skuteczne narzędzie, żeby to wszystko udostępniać. No to ja sobie pomyślałem, a już temu koledze nie powiedziałem, bo jeszcze by się wobec Niemców wygadał. Mówię, ja znalazłem 22 błędy u Mazura. Mazur był pionierem, to trudno, żeby błędów nie było. No to niech sobie, ale w życiu nie opublikuje żadnej pracy krytykującej Mazura, niech sobie Niemcy pracują na tych błędach. To i tak dla nich jest wielki postęp i oni to doceniają. No więc teraz proszę sprawdzić, no skoro tak cenią Mazura i na nim pracują, to w bibliotece tego Uniwersytetu Bundeswehry albo tego Führerungsakademii w Hamburgu, no to w bibliotece powinny być prace Mazura, nie? No już nie mówię o moich. No i ja patrzę, a tam nie ma ani jednej pozycji Mazura, czyli widocznie jest w tajnej bibliotece. No to jak Niemcy do tajnych bibliotek ładują to, co było przedmiotem naszych osiągnięć 30 parę lat temu, no to są 30 parę lat do tyłu za nami, ale nie mam zamiaru im reklamować ani w ogóle reszcie świata naszego dorobku nowszego. A niech się uczą polskiego. Na żadne tłumaczenia na obce języki absolutnie nie wyrażam zgody moich prac. A Mazura niech sobie robią, bo to Mazur już umarł 28 lat temu. To mogą sobie tam to tłumaczyć jak chcą. Ale nie chcą, bo uważają, że to jest i tak za dobrze. Na zdrowie, zdrowia życzę. Proszę was, taka jest sytuacja. Dlatego my musimy robić taką prywatną, latającą Narodową Akademię Informacyjną, która ma status prywatny, my żadnych nic nie, ani honorariów nie bierzemy, ani nie dajemy żadnych bumag, żadnych egzaminów. To jest prywatna, czysta impreza taka kanapowa, wręcz można by powiedzieć. O, tu to krzesło jest takie wygodne jak kanapa, może być na etacie kanapy, bo na uczelnię nie ma wstępu, kochani. Jak mnie się to udało wprowadzić, kilkanaście lat wykładałem cybernetykę społeczną z elementami teorii Mazura też oczywiście w okresie Gierka i 14 lat to wykładałem na Uniwersytecie Warszawskim dla politologów i dziennikarzy. W stanie wojennym zlikwidowano, jeszcze tylko ostatnie roczniki tam miały. Powstało nowe, próbowali na mojej macierzystej uczelni to wprowadzić. Po 2 latach kazano im to zlikwidować. Jedna prywatna uczelnia też zrobiła eksperyment, zaprosiła mnie z wykładami o socjocybernetyce i nauce o cywilizacjach. Po roku wezwano tego właściciela i rektora w jednej do ministerstwa i powiedzieli, że ma realizować program ministerialny, żadne eksperymenty, a jak będzie tak robił, to cofną mu koncesję. Dlaczego? Takie są kulisy naszej nauki. Słucham? Dlaczego ministerstwo o tym zależy? A to proszę spytać w ministerstwie. No to ja mam swoją hipotezę. Dlaczego? Jest jawność, możecie dzwonić, pytać. Ja mam swoją hipotezę na ten temat. No hipoteza jest dość brutalna, ale to tylko hipoteza. Proszę to traktować jako komunikat, a nie informację. Podkreślam. Komunikat, proszę to sprawdzać. No otóż moja hipoteza jest następująca. Ponieważ całe pokolenia naukowców zostały wychowane w tej staroświeckiej, zacofanej wiedzy, a my tu podnosimy poprzeczkę dosyć wysoko, no to jak ktoś już zrobił karierę, ma profesurę, ma dobrą posadę na tych starych, a tu przychodzi jakiś cholera Kosecki i chce poprzeczkę podnosić, a on psami poszczuć, no. To jest zwykłe lenistwo, przede wszystkim za tym stoi. To jest hipoteza, powiedziałbym, podstawowa. Hipoteza dodatkowa, ale to już taka z zakresu powiedziałbym walki informacyjnej. No przecież nikt nie jest zainteresowany w tym, żeby nasza gospodarka i nauka była konkurencyjna. Nikt, dosłownie nikt. Bo po co? My mamy być tutaj, no niedawno zresztą, ilu ma być Polaków, to już nie żadne endeckie pismo, ani nie katolickie, tylko nieurbanowe ujawniło wybitnego naukowca, który niedawno się wypowiedział, że Polaków ma być od 12 do 20 milionów, czyli teza Midowsa. No to tylko do konserwacji dróg, tam Ost-West, prawda, linii komunikacyjnych, no i oczywiście Natura 2000, nagonka do polowań, prawda, tu będą przyjeżdżali sobie jacyś tam lordowie, Grossbauerzy i polewali. No to rzeczywiście zwierzostan się odradza, kochani. Dzięki reformom Balcerowicza, to proszę was, populacja bobrów, która już była na wymarciu, to już było tam kilkaset sztuk w skali całego kraju. Teraz już ich jest około 30 000, no bo zniszczył przemysł, który truł wody. No i wody się oczyściły, bobry żyją. Balcerowicz powinien mieć jakieś odznaczenie tych ekologicznych organizacji, bo to jest jego naprawdę obiektywna zasługa. Nie wiem, czy jemu o to chodziło, ale obiektywnie ma wielkie zasługi dla ochrony naszego środowiska. No tak, kochani, a poza mną nikt tych zasług jego nie podnosi. O innych zasługach to ja wolę nie mówić, bo to jest trywialne. Natomiast o tej wielkiej zasłudze zawsze mówię. No to na tym dziś kończymy. Myśmy się... Myśmy się tam już umówili, tak? Sprawdzę. Mamy 27. A już albo przyjadę sam swoim wehikułem, albo z kolegą Andrzejem, jak będzie mógł. Ale na pewno z kolegą Pawłem, czyli z naszą telewizją. No to by było dobre, jakby przyjeżdżał. Tak, tak. To chyba najlepiej, bo wtedy to trzeba upowszechniać. Trzeba upowszechniać jak najszerzej. Bo wy musicie być apostołami tej wiedzy, bo nie liczcie na oficjalne uczelnie. Z oficjalnych uczelni będą sami czuli.